A czy ty jako trener zauważyłeś jakąś rywalizację pomiędzy nimi? Nie, tutaj jakieś, nie, oni oczywiście, jeżeli chodzi o, na treningach, to jest rywalizacja taka wyzwana wewnętrzna, że każdy przychodzi na ten trening po to, żeby jeżeli robimy grę wewnętrzną, to żeby tą grę wygrać. I tutaj rzeczywiście ambicja była zauważalna. No ale też z drugiej strony mają świadomość, że zagrać musi każdy, no bo jednak to jest to mecz charytatywny. Kibice, którzy przyjdą na stadion, mam nadzieję, w bardzo dużej liczbie, to też chcą zobaczyć tych, których widzą codziennie w innej roli, tych, którzy prowadzą wiadomości, tych, którzy kojarzeni są z TVN24 chociażby, czy z Dzień Dobry TVN, czy z jeszcze innymi produkcjami TVN-u, to jest oczywiste, że oni ich zobaczą, tak? Tak jak powiedziałem, no też proszę o wyrozumiałość, bo jednak nie są to zawodowi piłkarze i ja myślę, że tej wyrozumiałości nie zabraknie, bo jednak mecze TVN-u, które były w poprzednich latach, udowodniły, że jednak ta pozytywna energia gdzieś płynie z trybun. Są rodziny, przychodzą rodzice z dziećmi i zawsze gdzieś jest tam bardzo sympatycznie i jest ta pomoc. I ja mam nadzieję, że ta pomoc, jeżeli chodzi o doping, gdzie rozłoży troszeczkę dla jednej strony, trochę dla drugiej, no bo jednak oczywiste jest, że przyjaciele Fundacji Jurka Owsiaka są to zawodnicy, którzy gdzieś mają na celu i na najwyższe dobro, to jest to, żeby wesprzeć ten projekt tak samo jak dla nas, dla drużyny TVN-u. Gramy dla Fundacji Jurka, do Fundacji TVN-u, gramy o karetkę wielofunkcyjną, więc są to cele, w których fajnie uczestniczyć i myślę, fajnie tam gdzieś dołożyć swoją część do tego finału, żeby to zrealizować.